Nie tylko powodzianie potrzebują wsparcia. W wielu miejscach kraju swoje bezpieczne schronienie znajdują zwierzęta uratowane z miast dotkniętych kataklizmem. Na Śląsk trafiły już psy, jeże czy ptaki. Ośrodki deklarują pełną gotowość do przyjmowania kolejnych zwierząt. Fatima Orlińska. Schroniska, fundacje, stowarzyszenia, wszyscy zaangażowali się w pomoc nie tylko mieszkańcom zalanych gmin, ale i zwierzętom. Pierwsze 4 psy, które trafiły do sosnowieckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, zostały przywiezione z innego, dotkniętego powodzią. Schronisko jednak deklaruje, że jest gotowe przyjąć więcej zwierząt, a te, które już dziś znalazły swoje schronienie w Sosnowcu, wkrótce będą przeznaczone do adopcji. Musimy przebadać, część dokumentacji niestety została w schronisku, została bezpowrotnie zniszczona. Także w tej chwili trwają procedury medyczne i badamy te zwierzęta, sprawdzamy w jakiej są kondycji. Jak tylko będą do adopcji, na pewno damy ogłoszenie w internecie. Schronisko po przyjęciu dodatkowych psiaków ogłosiło zbiórkę karmy, a odzew społeczny okazał się ogromny. Kolejni mieszkańcy dostarczają paczki, które zabezpieczają potrzeby podopiecznych. Dzikie zwierzęta z miast objętych powodzią swoje schronienie znalazły w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie. Te, które trafiły w ręce pana Jacka, zostały odebrane z miast województwa śląskiego, jednak ośrodek nie ogranicza się pod względem lokalizacji doniesienia pomocy. Przyjęliśmy zwierzęta tu przede wszystkim tylko i wyłącznie z powiatu cieszyńskiego i pszczyńskiego, to znaczy dokładnie z terenu gminy Strumień, między innymi jeże. Tak, to były malutkie jeże, które gdzieś tam straciły matkę, bo gdzieś tam widziano matkę, która była gdzieś uwięziona i już nie żyła, tak, w tej wodzie. Maluchy jakoś tam powyławiali. Mamy rodzinkę jeży, gdzie jest matka z małymi. Czy wszystkie przeżyły? Trudno mi powiedzieć. Mamy też kaczkę, zwykłą domową kaczkę, taką tak zwaną pekinkę. To jest młoda kaczka, no dosyć już jest duża, ale jeszcze rośnie. Ale w tym całym nieszczęściu śmialiśmy się, że miała tyle szczęścia, że trafiła tutaj, bo już nikt nigdy nie będzie dbał na jej życie. Leśne Pogotowie deklaruje, że jest w stanie odebrać dzikie, poszkodowane w powodzi zwierzęta z każdego terenu. Jednocześnie opiekunowie zwierząt apelują i przypominają, by w chwilach zagrożenia reagować wcześniej i dać szansę zwierzętom na ewentualną ucieczkę, zwalniając je z łańcuchów. Wiele zwierząt gospodarstwa domowego, ale i psów mogłoby przeżyć nawet powódź, gdyby nie łańcuchy.